rzecz, to ja Państwa zapraszam. Artur Zieliński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, opowie nam o świecie, który jest teraz jak ziarnko piasku, taki malutki, bo mamy internet, ale czasem są takie miejsca, które właśnie można zobaczyć w trochę inny sposób i trochę rzadziej i ciekawiej. Zapraszam. Pan Artur Zieliński. Dziękuję uprzejmie. Tak, chciałem taką relację w podróży Państwu przedstawić i powiedzieć, jak się żyje na Antarktydzie. Antarktyda wraz z wyspami ją otaczającymi i z oceanami właśnie tworzy Antarktykę. Generalnie to mamy takie dwa obszary zimne, które są przeciwstawne do siebie. Jeden na północy Arktyka, a drugi na południu, czyli Antarktyka. Podobne ze względu na niską temperaturę, ale też bardzo różne. Ze względu na przykład, że Antarktyda ma miąższość lodu dochodzącą i przekraczającą miejscami 5 km. Ale również z tego względu, że ocean był w miarę spokojny, jak jezioro, a my płynęliśmy 1,5 miesiąca, statek nie był zbyt duży, to potrzebowaliśmy trochę ruchu. I na górnym pokładzie, około 25 metrów nad wodą, była przestrzeń, którą przystosowaliśmy do gry w piłkę siatkową. Przy czym, żeby piłka nam za burtę nie wyleciała, to ona była przywiązana na grubej żyłce do wysokiego masztu. I tylko właściwie ta żyłka ją powstrzymywała, ale grać było można. Tak to wyglądało. Trochę ryżu i tak. Na... Nie brałem się na jakiś czas, na cały czas mówię, tak, to były. Tak, największy problem był z jajkami. No, jeśli ktoś by chciał na przykład spróbować jajko, które kupił 1,5 roku temu, to proszę bardzo, niech spróbuje. Albo teraz zatrzyma te jajka po świątecznej i dopiero je spożyje na święta wielkanocne. To zobaczy, jak właśnie taka żywność smakuje. Mrożone mięso mieliśmy, tego typu rzeczy. Mięso mrożone to nam biegało tak. No, chleb sami wypiekaliśmy. Słuchajcie Państwo, Antarktyka wyróżnia się tym, że ma tylko i wyłącznie dwie rośliny kwiatowe. I teraz innych nie. I te dwie rośliny kwiatowe pokazuję na górnych zdjęciach. Po lewej stronie to jest śmiałek antarktyczny i ten kwiat bardziej przypomina polską murawę. A po prawej to jeszcze nie ma takiej nazwy Polski, to jest kolobantus. No, jego kwiatuszki przypominają takie zielone piramidki, które się rozchylają. A poniżej sfotografowałem brodaczkę antarktyczną. To jest porost na skalny, który ma tylko takie apotecja, czyli blaszki zarodnikowe, które kwiaty przypominają. I chcę przy tej okazji powiedzieć, że roślinność się rozwija bardzo wolno, że niektóre porosty to przyrastają dziesiątki części milimetra, nie na rok, nie na 10 lat, ale nawet na 100 lat. Także ta roślinność tam się może bardzo... A ile nas tam było w tej stacji? Nas było 19 osób, czyli 18 osób poza mną. A kto to powiedzenie? No właśnie, powiem tak, że grupa składała się z dwóch członków. Z tych 19 osób 10 to stanowiło zabezpieczenie techniczne. Najważniejszą osobą kto jest? Kucharz. Czyli was było mniejszość naukowców. Naukowców było 9. No, ale jeszcze przejdźmy do konkretu, to tam są. Był lekarz. Też był? Tak. Na stacji rosyjskiej zdarzył się taki przypadek, że lekarz sam... A na rosyjskiej stacji jak daleko było? Niedaleko. To znaczy? To znaczy w linii prostej 30-40 km, ale czyli lepiej było tak, z nocowaniem na lodowcu, dało radę, albo dookoła wyspy około 60 km trzeba było przejechać. Czy rowerem? Pontonem na przykład, albo tu słoniem morskim. No dobrze, ale powiedz jeszcze mi o jedzeniu na przykład, nie, bo to może
Zaciekało się. Od naukowych rzeczy do takich bardziej praktycznych, turystycznych. Nie? Jasne. Jak żeście tam żyli? To czy co? A za przeproszeniem, a gdzie był to, co tutaj mamy tam na pierwszym poziom wyżej, czyli tam, gdzie większość siedzi i tam pisze trójkącik albo kółeczko, to tam gdzie to było? No, po prostu. Kółeczko i trójkącik, to znaczy tak, moja wyprawa to była tylko męska, to od razu mówię. Było 19 facetów. Kiedyś. No i gdzie to było? To było w tych barakach, które pokazywałeś? Tak, w każdym, w każdym, w tym baraku miał pokoik. I ten pokoik miał gdzieś 2,5 metra szerokości na 2,5 metra długości. To duży, to więcej niż wyjdzie. No właśnie tak. Małe biureczko, szafa i łóżeczko. I więcej nic. Biureczko małe. Czasami tam siedziałem, mało miejsca było, mówię, herbatę położę na ziemi. A żeby czym się to ogrzewało? Proszę? Czym się to ogrzewało? Słuchajcie, pokażę to za chwilę. Mieliśmy bardzo dużą ilość oleju napędowego. A skąd? Z Polski. Przywożone tankowcem. Tam magazynowane w takich beczkach 500 litrowych. I w jednej z hal były trzy silniki dieslowskie, które pracowały non-stop na zmianę. One wytwarzały energię. Czyli na dobę spalały właśnie 500 litrów oleju napędowego i wytwarzały energię elektryczną, którą ogrzewaliśmy te budynki. A kucharz... No to sporo.